Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ludziska. Ja jestem Shoreheim, a to jest kolejny odcinek God of War'a. I dziś, tak na wstępie wam powiem, że... Moi kochani, dziś nie jestem sam w pokoju, dziś drzwi są otwarte, więc jakbyście słyszeli jakieś dziwne dźwięki, to prawdopodobnie moje psiaki. Także się nie przejmować, będą gonić, człapać, strzelać pazurkami po podłodze. I generalnie pogoda jest dzisiaj taka, no, powiedziałbym burzowa i zmienna. One się dość boją, więc jakby było słychać jakieś sapanie, to prawdopodobnie one. I poza odcinkiem porozmawiałem z Brokiem. Powiedział, że o, widzę, że napatoczyliście się na wędrowców, bla bla bla. I ukończyliśmy coś i dostaliśmy możliwość wytworzenia pancerza wędrowca. Tak. Karwaszy wędrowca oraz pasa wędrowca. Wygląda to dobrze, moi kochani. Wygląda to dobrze. Tylko pytanie. Czy opłaca nam się tego używać? Wróćcie wkrótce. W każdym razie, musimy zobaczyć szybko, co my dzisiaj mamy do zrobienia. W teorii powinniśmy się udać tutaj. Do kopalni. I chyba to zrobimy. Tak. Tylko nie pamiętam nigdy, czy my się możemy tą bramą dostać w inne miejsca, czy niekoniecznie. Chyba tak, nie? Nie pamiętam. Oczywiście. A, oczywiście, że nie. Dobra, to w takim razie, moi kochani, widzimy się na miejscu. Dopłynę do puszczy. Zrobimy sobie jeszcze jednego poboczniaczka. Chociaż wiecie co? W zasadzie nie. Prawda, wężu? Prawda. Dziś zajmiemy się fabularką. A czemu by nie? Także widzimy się na miejscu, kochani. Nie będziemy po raz kolejny przedłużać wątku głównego, tylko polecimy z nim. Mimir! Zacząłeś coś opowiadać. Dobra, kochani, wpływamy przez posąg. Miała nadzieję wzmocnić swoje prorocze zdolności. Kanał kamieniarza, zobaczymy, co tu się kryje. Jednakże to nie jego ujrzała w swych wizjach. To właśnie Groa, widząc zamkniętą bramę, inny, zobaczyła Ragnarok. Koniec oraz początek. Gdy Odyn usłyszał o jej przepowiedni, zapragnął... Swoją drogą, moi kochani, Ragnarok wychodzi za niedługo. Udostępnili wideo z datą premiery. Szkoda, że nie mam PlayStation. Zbyt wcześnie odeszłaś z tego świata. Wędrowcy ze świata żywych. Moja droga Gulwik mnie woła. Słyszę jej porozrzucane kości. Ich pieśń udręki. Gulwik pewnie będzie upiorem. Odnajdźcie szczątki mojej Gulwik. Mamy pozbierać jej... Magia Seidr Gulwik nie zna ograniczeń. Zjednoczy was z tymi, których straciliście. Naprawdę? Jak? Chłopcze. Wyczuwam twój żal, chłopcze. Nie obawiaj się. Lecisz w chuja, duchu. Jest dość silna, by zbudować most między życiem i śmiercią. Choćby na krótką chwilę. Chłopcze, idziemy stąd. Zastanowimy się. Zobaczmy tylko, gdzie to jest mniej więcej. Dobra. Kości. Raz, dwa. Ja, że tu już kości. Dobrze. Mojej słodkiej Gulwik. Ciutko. Rozrzucili je wokół jeziora. Chuje, no. Dobra. Przynieś mi jej kości, chłopcze. Gulwik cię Boże, jaki uparty duch. To powinien być przed nami. Oj. Jazda! On jest taki bardzo brzydki, taki... Pawy król. Co? Oj! Nie wyszło. Tak miało wyjść. Nie przejmuj. A skąd tutaj te gnojki? To jak co, ale z wami mi się nigdy nie walczy dobrze. Dlatego... Sorry, mordo, ale umierasz. Dobra, nie będziemy się z nimi... O, powolutku. Jeszcze jeden.
Oh no, nie udało się. To tak, gnoja. O, wpadł do jeziora i umarł. Ależ mi na przykład. Cicho bądź. Bo sam cię pozbawię duszy. Może jednak pozbawię tych kości. Misiu. Nie słuchałeś? Spotkamy się z mamą. Raczysz pierdolić. Co chcesz, chłopcze? Ja nie zamierzam wytężać sił na próżno. Dziękuję, Kratosie. Chociaż ty jeden. Nie no, pewnie poszukamy. Co to jest? Cieszę się, że ty. Poszukamy pewnie, ale innym razem. Żył niegdyś gigant imieniem Tamo. Naprawdę gigantyczny gigant. Który mimo swych olbrzymich rozmiarów był bez wątpienia najwspanialszym kamieniarzem, jakiego znał ten świat. Dumny Tamur pragnął pewnego dnia przekazać swą rozległą wiedzę synowi. Ale młody Hrimtur miał duszę wojownika. Być może ojciec bał się za bardzo, a może syn za mało. Tak czy owak, drobna sprzeczka przerodziła się w kłótnię i przepracowany ojciec, bum, uderzył syna. Hrimtur uciekł w ciemną noc, czując wielki żal i wstyd. Ruszył za potomkiem, ale że był roztrzęsiony. Wkrótce całkiem zgubił drogę pośród pustkowi Midgardu. Niestety, zwrócił na siebie uwagę kogoś, kogo nie chciał spotkać samotnie w nocy z dala od domu. Kogo? O. No i? A Thor się z gigantami nie lubił. Będą zwłoki giganta przed nami? O kurwa. Thor go zabił. O kurwa. O nie. Upadł na wioskę? Ano. Upadając, Tamur zmiażdżył urocze miejsce, w którym czczono Vana o imieniu Njord. Thor zawsze twierdził, że to zaplanował. Ale tak naprawdę sukin kot po prostu miał fart. No dobrze. Jak się nam w ogóle klimat zmienił diametralnie. Dobrze, dopłyńmy tutaj. O, lokację, wyświetlmy to. Dobra, myślałem, że bardziej nam się mapa odkryje, ale nie. Mamy nową tą północny dok. Może teraz? O, dzień dobry. Zwłoki Tamura. Ha! Wulwer! Z tym stworem nie ma żartów. Zajmiemy się nim we dwóch. Co? Na twój znak! Ale mógłbyś chociaż trafić. Wow. Dobra, nie opłaca się w niego rzucać. A on jeszcze ewoluuje jakoś śmiesznie, dobrze. Oh no, szybki. Szybki jest. Dobra. O, dobra, udało się. Obrzydliwy jesteś. Szukamy dłuta. Ja chcę zobaczyć kodeks, moi kochani. Tutaj bestiariusz, draugry, 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 bla bla bla, zmory, czy mamy wulwera? Wulwer jest. Przypominają wilki, ale chodzą na dwóch nogach jak ludzie i wydają się znacznie sprytniejsi, silniejsi i szybsi od zwierząt. Mają tak grube futro, że aż ciężko się przez nie przebić. Przypominają mi tych berserków, z którymi ojciec rozprawił się w lecie, tylko w postaci wilka, a nie niedźwiedzia. Czubka dłuta. Bardzo, bardzo wielkiego dłuta. Pięknie. Czy ja to mogę zniszczyć jakoś? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Na razie chcę troszeczkę. W cieniu wygląda obiecująco. A właśnie. Ej, to jest ręka! Ale faza. Nic się nie dzieje. Lol. Tego nie otworzymy. Jeszcze raz. Bracie. Kryształ znów się napełnił. Aha, w ten sposób.
Dobra, to to ma sens w takim razie. Strzel w Tatousie. Mamy otwartą skrzynkę. Znaczy... O, niezła sztuczka. Jego pomysł. Twarda stal, zaostrzony relikt groźby. Pewnie też do wytworzenia jakiegoś pancerza czy czegoś w tym stylu. Dobrze, i co? Dobrze, chodźmy do środka. Pierścień jest ładny, runy na nim są. Okej. Jeszcze tamtego chcę dziabnąć. Dobrze, tak na wszelki, bo ja nigdy nie lubię... O, Tamur był lodowym gigantem. Gdy umierał, zamroził wszystko swym ostatnim oddechem. Zajebiście. Czy Thor się spisał jednym słowem? Dobrze, faktycznie... Faktycznie jak to mówi Kratos, z bogami nie ma żartów. Ale wiecie co? Ja chcę zobaczyć, bo tu jest taka płata na dole, czy cokolwiek. Wygląda to troszeczkę obiecująco, jakby to się dało... Niewiarygodne. Znowu te wrota. Tak łatwo przez nie przejdziemy. Atreusie, nie bądź taki mądry. Dobra, jednak nic tam nie było, także kontynuujemy. Możemy wyjść do góry, ale... O właśnie. Łyczek kawy. Pyszna kawa. Runiczne epolety ze smoczej skóry. Nie chcemy tego. Chodźmy do góry, kochani. Tam jest. O mój Boże. Znajdźcie czubek tego dłuta, potrzeba nam jego magii. On jest zabity dłutem. Swoim własnym dłutem. O mój dobry Boże. To jest co? To jest którego? Bogowie przed nami. Ręka. To jaki jest plan? On jest taki, Atreusie. Tylko on powiedział wrogowie. Alfheimu. Ciekawe co robi. Czemu w niego strzeliłeś? Gotowy! Jest ich więcej. Jeszcze jeden jest, dobra. Muszę lepiej wyczuwać moment, w którym oni atakują. No właśnie. No właśnie. W momencie, gdy on się przeistacza, to jest dobra chwila, żeby go zaatakować ciężkim atakiem. Dobra, jeps. No bo nie zdążyłem. Oła! Pom, 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 pom. O, o, egzekucja, jestem ciekawy jak wygląda. Dobra, musimy go bić. Jak tego? O, dobra, o. O, kurwa. Pradawny lodowy. Dobra. Stracił trochę tak... O! God damn it! Jeszcze z mory. No tak. Może dlatego, że ja się coraz bardziej... Coraz dalej idę i... Może dlatego to tak wygląda. Dobra, tuczemy go. Okej. Dobra, zmory się udało załatwić, ale wyszły już nowe. God damn it!
Jak się zamknął perfidnie? Kolejny wróg wpadł! Nice. Co to jest? Mroźna pieczęć obrony. Zwiększa odporność na obrażenia od mrozu o 50. Nice. Jeszcze. Fuck, nie zdążyłem. Dobra, jeszcze jakaś? No to załatwione. Serce pradawnego i szczątki pradawnego, dobrze. Soki drzewa świata. Przydadzą się. Oczywiście, że się przydadzą. Tylko do czego? Dobra, już widzę do czego. Do mnie! No idę! Strzel w to, młody. Udało się! Możesz to przeczytać? Możesz to odczytać? Tak jest! Niordowi zwracamy dary morza. Tak, tak. Rybacy wierzyli, że Niord uspokaja dla nich wiatry i fale. Wielbili go za to i oddawali mu cześć. Halo. Dobra, gdzieś tutaj będziemy mieli do otwarcia skrzyneczkę. Urocza. Ratatos! Dobra, miejmy to już z głowy. A, wypchaj się. Jak się wypchaj? Coś ty, znalazłeś coś? A, kryształ furii, to w sumie nie interesuje. Tu mamy jakieś skarby, tu mamy skrzyneczkę. Ten odcinek będzie taki chyba bardziej chaotyczny troszkę, nie? To sobie otworzymy. Kaczarun. Nice. Dobrze, moi kochani, tutaj mamy... Mogę to bardziej przestawić? Oczywiście, że mogę, tylko nie wiem, jakich run potrzeba. O, dzień dobry, już wiem. Okej. Czyli szybko musimy się wrócić tutaj. Póki pamiętam, tak mi się wydaje, że pamiętam. Nice. Ta pierwsza, tak? Nie, dobra. Jednak nie pamiętam. Cyk, 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 cyk. Nice, ura, dobra. To mamy z głowy. Okej, już się tam świeci tylko jedna. Jeszcze ją znaleźć tylko. Młody się z ten ślizga. Nie, dzięki. Chyba nie skorzystam. Tutaj potrzebujemy chyba jeszcze jeden kryształ, prawda? Ewidentnie. Dobra, weźmiemy to. Zniszczymy te soki. Otworzę sobie w międzyczasie skrzyneczkę. Bum, łyczek kawusi. Pysznie, dobrze. To nie to. Albo jednak to było to. Dobra, to było to. No tam to stało, to leżało, no, czyli to by się zgadzało. Powinien taki wielki wulwer wyjść. Wulwer, czy jakkolwiek się to odmienia. Dobra, dobra, dobra. Co w środku? Talizman. Spróbujemy tędy. Zwiększa obrażenia zadawane przez rzuty toporem o 6%. Nice, suru. Ale podziękuję. Mega dobrze to wygląda, nie? Dobrze, kochani. Uzbroiliśmy Atreusa w wilki runiczne z powrotem, zamiast Rototoska. Lodowe. Przejdźmy jeszcze kawałek. I zobaczmy, co będzie dalej.
głowa giganta? Nie, głowa Tamura. Dobra, pięknie to wygląda wszystko. Jak tam dotrzemy? Nie mów, że myślisz o tym, co ja. Nie udawaj zaskoczonego. Bez urazy, bracie. Ale nawet Thor z Mjolnirem w garści by się przez to nie przebił. Widać, Thor jest głupcem. To może być zabawne. Chłopcze! Użyjemy młota Tamura. To by było epickie. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Kratos miał właśnie taki pomysł. Dobra. Oprócz nowych przeciwników mamy tutaj także draugry. I ogrów. Co on tak dzwoni? Atreusie, ty mnie zaskakujesz. Dwa ogry. Okej, tego jeszcze nie grali. Holy fuck. Wsiądziemy na niego i stłuczemy tego drugiego. Bo może tych małych lepiej. Zdecydowanie tych małych lepiej. Olego, widzisz? Tak skończysz. Za tobą, uważaj! Goddammit. Dobrze, że oni są... często nieodporni na te ataki, wytrącają ich z równowagi jednak. Dobrze, mamy ich wszystkich z głowy. O, hej! To wy! Co ty na to? Chodźcie! Lepiej. Sindri. Ciekawe, co dla nas będzie miało. Zapewne jakieś zadanie. Ale to w sumie, jak skoro tam jest Sindri i do niego pójdziemy, to będzie dobry moment, żeby... Nowa porada, zaktualizowano bestiariusz. Gwałtowne wymachiwanie bronią nie pozwoli go, pozbawi go osłony, ale cios tarczą w wykonaniu ojca powinien wytrącić go z równowagi. Nice. Będziemy pamiętać. Oczywiście, że porozmawiamy z Sindrim, ale najpierw chcemy się... zorientować, czy coś tutaj jest jeszcze, a nie wydaje mi się. Tam mogę wejść? Raczej nie, ale dawno nie mieliśmy tutaj kruków. Nie wiem, czy zauważyliście. Kontrolować czas, bo dzisiaj do pracy trzeba jechać. O, coś da. Walka. Tak było. Masz, łap. Co to? No i żeś zmarnował takie dobre jabłko. Jak się ukryłeś? Mam dla was ciekawostkę a propos tego. Schować. To mała sztuczka, którą zna moja rasa. Przydaje się, kiedy nie chcemy być widziani. Potrafisz znikać? Raczej potrafię się przenieść do świata między światami. Okay. Wasze umysły nie pojmują tego, co widzą. Więc ej! Widzą. Dzięki temu prawie nigdy nie musimy korzystać z broni, którą tworzymy. Ale chyba nie działa to na smoki. Twój brat chciał wiedzieć, czy dobrze się odżywiasz. To powiem mu, że tak. Bro się o mnie pytał? Dawało od niego gorzałą.
O. Znowu daliście mu coś popsuć. Ulepsz go, nie gadaj. Chodźcie za mną. Więc tak Brock znalazł się w świątyni, gdy opadła woda. Przeszedł między światami. Tak, a teraz zabić. Potrzebuję całkowitej ciszy. Proszę bardzo. Ja dalej nie wiem, co mi to daje. Jak mam być szczery. Moi kochani, tak szybko, zanim porozmawiamy z Tindrim, taka ciekawostka. Ten moment, w którym on rzucił do nas jabłko, a myśmy go po prostu toporem przecięli w pół, wywodzi się troszeczkę od pochodzenia Kratosa, bo Kratos jest greckim tak jakby wojownikiem, można tak powiedzieć, bo pierwsze części opiewały wokół mitologii greckiej i tam, w starożytnej Grecji właśnie, rzucenie komuś jabłka, podarowanie jabłka oznaczało, że się tej osobie podobacie. Takie, wiecie, coś w stylu zalotów. I Kratos właśnie odrzucił zaloty Sindriego, tak jakby. Aki. Ostatnio to gdzieś wyczytałem, tak? I nawet śmieszna ta... Nawet śmieszna... ciekawostka. Ale możemy sobie ulepszyć rzeczy. No, możemy. Moi kochani, ale... Ulepszeniem rzeczy... Tak sobie pomyślałem ostatnio. Może zgadniesz. Na pewno nie zakłada stania bez ruchu. Zgadza się. Ale co mamy zrobić? Bezczelny. Moi kochani, ulepszania i tego typu rzeczy będziemy sobie robić poza odcinkiem. Ja wam najwyżej będę mówił, co i jak. Tamur naprawdę lubi... Także, za oglądanie dzisiejszego materiału... Przepraszam za tąpnięcie w mikrofon. Za oglądanie dzisiejszego materiału ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie coś po sobie, mimo że było troszeczkę chaotycznie. Wśród jego świecidełek jest kryształ do rozbijania. I co? I do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej!